Kolejki do sklepów, kartki na żywność, benzyna w kanistrach, pustki na półkach, spekulacja, pierwsze majowe pochody, cinkciarze, peweksy. To dla wielu osób pierwsze skojarzenia, jakie są związane z PRL-em. Dziś mówi się o tych czasach, że są one słusznie minione, ale czy w ogóle należy o nich zapomnieć? Czy cokolwiek na ich temat może mówić ktoś, kto w tym okresie nie żył? Nie przeżył swojego dzieciństwa, młodości, zawiązał znajomości, zdobywał doświadczenie, zawód, poznał drugą połówkę lub założył rodzinę? Na naszych oczach rośnie już drugie pokolenie, które nie pamięta tamtych czasów. Kto więc młodym ludziom opowie o tym okresie, kiedy będą chcieli się dowiedzieć, jak wyglądało wtedy Gniezno? Dziś osoby, które urodziły się na początku istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, powoli dobiegają 75 lat. Obywatele urodzeni w latach 70. w najbliższej dekadzie będą przekraczać półwiecze swojego życia. Tak, tak, trzeba mieć tę świadomość. Pierwsze bloki na Winiarach mają już 50 lat, a budynki wielorodzinne na osiedlu Tysiąclecia są jeszcze starsze. Czy przez to i one staną się kiedyś zabytkami, podobnie jak kamienice w centrum Gniezna? Trudno obecnie powiedzieć. Trzeba jednak realnie patrzeć na rzeczywistość, że za 20-30 lat wielu z nas już nie będzie mogło opowiedzieć o tym, jakie było życie w tamtych czasach. Gdzie gnieźnianie się uczyli, pracowali, gdzie chodzili na zabawy, czy spędzali swój wolny czas? Europejska na ulicy Dąbrówki? Teatralna na ulicy Chrobrego? A może Wiarus na ulicy Warszawskiej? Pod Żaglami na ulicy Marchlewskiego? A może jeszcze to będzie Ciżma na ulicy Spiszowej? To wszystko wciąż nie zostało w żaden sposób spisane. Obrazy odzwierciedlające życie w PRL-u, jak w soczewce, skupił Stanisław Bareja w swoim kultowym serialu Alternatywy 4. Choć życie na budującej się Winiarach było na pewno nieco inne od tego na warszawskim Ursynowie, to jednak wiele problemów powielało się. Spora odległość od miasta, brak dróg dojazdowych, trudności eksploatacyjne, słaba jakość wykonanych prac, ale każdy, kto wreszcie po latach czekania miał już swoje własne mieszkanie, mógł się tylko cieszyć. Wtedy wiele problemów odchodziło na dalszy plan. Zazdrością na takich patrzyli ci, którzy nadal wypatrywali swojego M. Zresztą PRL to także wielkie zakłady pracy, w sporej części rozmuchane do wielkich kombinatów produkcyjnych, jak chociażby wielkopolskie zakłady obuwia Polania, zatrudniające w szczytowym momencie nawet 4000 osób. Były też między innymi zakłady stolarki budowlanej, garbarnia, cukrownia, zakłady mięsne, węzeł PKP wraz z parowozownią i wiele innych. Po wszystkich wymienionych z nich nie ma śladu. Budynki w sporej części albo zostały zburzone, albo pełnią zupełnie inną funkcję. Czy jest coś, co dokumentuje ich istnienie, sposób pracy, archiwalne zdjęcia wnętrz, historię produkcji, cokolwiek? Niestety, wiele pamiątek z okresu PRL znika bezpowrotnie. Przy okazji zbiórek odpadów wielkogabarytowych na wysypiska trafiają meble, których metryka i styl pochodzi z tamtego okresu. Znawcy tematu zbierają je po osiedlach i odnawiają, a te po renowacji są kupowane na potęgę, szczególnie w krajach zachodnich. To jeszcze można jakoś zrozumieć, bo nazwijmy to tak, że stare graty zajmują sporo miejsca. Co jednak myśleć, kiedy na śmietnik trafiają zdjęcia, gazety, pamiątki dokumentujące historię Gniezna? Niekoniecznie tą wielką, dotyczącą jakichś wydarzeń, ale także tą społeczną, typowo lokalną. Dla wielu osób, właśnie tych żyjących w okresie PRL-u, nie mają one żadnej wartości. A jak będziemy o tym czasie opowiadać kolejnym pokoleniom za pół wieku, kiedy już nie będzie czego pokazać? Z przedwojennego Gniezna do naszych czasów dotarło sporo kartek pocztowych czy zdjęć. Wiele z nich jest przechowywanych w archiwach, ale sporo wciąż znajduje się w prywatnych kolekcjach. Co raczej powinno być zaskakujące, znacznie mniej takich pamiątek w formie fotografii jest właśnie z okresu PRL-u, a więcej z czasów przedwojennych. O ile wiele kartek pocztowych wciąż znajduje się w naszych domowych kolekcjach, to jednak zdjęć wykonanych autorsko znamy mało. Nie da się ukryć, że to dość nietypowa sytuacja, zważywszy na to, że w Gnieźnie w okresie PRL-u funkcjonowało wielu fotografów i działały różne towarzystwa, które ich zrzeszały. Tymczasem prywatne archiwa części z nich, z tego co udało się już ustalić, bezpowrotnie przepadły. Nie ma sensu rozwodzić się nad tym, jak do tego doszło, ale teraz powinno się pomyśleć o tym, jak uchronić to, co jeszcze się zachowało. A zachowało się sporo, tylko że wciąż w prywatnych kolekcjach. A ile pamiątek z PRL-u wciąż gnieźnianie mają w swoich domach? Nie tylko zdjęcia, ale być może produkty lub nawet półprodukty lokalnych zakładów pracy? W tamtym czasie w Gnieźnie działało wiele różnych firm, które tworzyły towary najróżniejszej potrzeby i wagi. Wiele z nich było wykorzystywanych na różne sposoby, bo kreatywność była cechą wspólną większości osób żyjących w PRL-u. Okresie, który wciąż borykał się z najróżniejszymi brakami na rynku. Tymczasem wkrótce może się okazać, że w naszych czasach
Kiedy na sklepowych półkach niczego nie brakuje, to jednak może zabraknąć czegoś innego, tych materialnych wspomnień. Warto byłoby więc pomyśleć o tym, w jaki sposób zachować od zapomnienia to, co po cichu znika na naszych oczach. Jeśli posiadamy zdjęcia, dokumenty, gazety lub inne przedmioty opowiadające historię naszego miasta w jakimkolwiek czasie, nie tylko w PRL-u, nie wyrzucajmy ich. Często znajdujemy je, porządkując domowe szafki, archiwa, domowe schowki. Czasem niestety odkrywamy je już po śmierci naszych bliskich. Nie wyrzucajmy ich. Są miejsca, tak jak Muzeum Początków Państwa Polskiego czy Gnieźnieński Oddział Archiwum Państwowego, które może się z takimi niepotrzebnymi przedmiotami zapoznać, ocenić, czy mają one znaczenie historyczne, bo przyznajmy, że ich wartość finansowa przeważnie jest bardzo mała. Są też regionaliści, którzy również potrafią docenić wartość takich przedmiotów. Takie postępowanie pozwala nie tylko zapewnić im nowe miejsce przechowywania, ale także może uchronić te przedmioty przed zniszczeniem. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wykonane z papieru, jak na przykład zdjęcia, dokumenty czy gazety. Ten materiał po latach może się skruszyć i zniszczyć, jeśli jest przechowywany w złych warunkach. Fotografie mogą też po latach ulec wypłowieniu, jeśli są narażone na światło. Okres PRL-u to już historia, choć wspomnienia z tego czasu u wielu osób są skrajnie odmienne. Jakby nie patrzeć, ten długi, liczący ponad 4 dekady czas wygenerował u kilku pokoleń wiele wspomnień, które warto byłoby kiedyś zebrać i pokazać. Tak żyliśmy w naszym Gnieźnie. Tu pracowaliśmy i uczyliśmy się, tak znosiliśmy trudy i radości, to stanowiło problem, a tak go rozwiązywaliśmy. Póki żyjemy, to jeszcze pamiętamy, ale kolejne pokolenia też muszą mieć szansę poznać tę historię.